Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj szlakiem efektywnej budowy dotarliśmy na budowę do Opola. Jesteśmy na budowie domku jednorodzinnego, którego inwestorem jest właściciel firmy handlowej Marbet. Marbet Opole, tak. Marbet Opole. Hurtownia materiałów budowlanych, centrum budowlane Marbet Opole. Marcin jako właściciel firmy budowlanej postanowił sprawdzić naszą technologię Itong Jumbo, czyli murowanie czy montowanie ścian z dużych bloków Itong Jumbo, postanowił sprawdzić to na swojej budowie. Budowa od początku była zaprojektowana na Itongu 30, natomiast jak dowiedziałem się, że Itong rozpoczął produkcję dużego bloczka Jumbo, przeprojektowaliśmy tą całą budowę na Jumbo 36,5 Energo. Sama budowa odbywa się przy pomocy tego oto dźwigu, który został nam wypożyczony przez firmę Xela. Budowa jest prowadzona bardzo sprawnie i szybko. Sam materiał jest bardzo dobry. Jesteśmy tutaj na tym obiekcie już trzeci dzień i mamy już tyle wybudowane. Chcę nadmienić, że ja nie jestem ni murarzem i kolega też nie jest murarzem zawodu. Robimy to jak gdyby pierwszy raz. Jest to nasza pierwsza budowa, idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Ja wybrałem technologię ściany jednowarstwowej. Mam jeszcze tutaj w perspektywie, jak już postawimy wszystkie ściany, zrobić sobie taką elewację drewnianą, ekologiczną. Wszystko, co tutaj robimy na tej budowie, to zrobiliśmy w dwie osoby. Nie mamy tu żadnych pomocników. Ja bym generalnie chciał wszystkich inwestorów zachęcić do tego typu budowania. Dlaczego? Ponieważ to budowanie jest praktycznie wykonalne dla każdego, takiego niezwiązanego z budownictwem. I taki domek jak tutaj, ten dom ma 130 metrów kwadratowych, praktycznie każdy jest w stanie wybudować. Firma Itong ze swojej strony daje 100% przeszkolenie, pomagają postawić pierwsze parę metrów ściany. Każdego zapraszam, który będzie oglądał ten film. Zapraszam, żeby sobie sprawdził kąty i prostość tych ścian, bo naprawdę to jest można to wybudować do oka. Mimo tego jednak macie sporo styczności z budowlanką, bo sprzedajesz materiał budowlany, tak? Tak, to też nie jest tak, mamy styczność, natomiast nigdy żeśmy nie prowadzili budowy, jak gdyby fizycznie będąc na tej budowie i ustawiając te bloczki. Często jeżdżę po budowach i widzę tych murarzy, którzy muszą dźwigać ciężkie bloki, czy tam silki, czy z innych materiałów. Natomiast tutaj ta praca jest lekka, nie? Ona polega na tym, że jest obsługa dźwigu, trzeba mieć oczywiście uprawnienia na ten dźwig, tutaj kolega ma uprawnienia i przenoszenia tych bloczków tymże dźwigiem, gdzie nie musimy praktycznie męczyć się z jakimś poddawaniem, przenoszeniem i tak dalej. Mam tutaj zastosowaną technologię Jumbo na ściany zewnętrzne, natomiast w środku ściany konstrukcyjne mamy Silka Tempo. I też Silka Tempo, czyli też duży bloczek. I też myślę, że pójdzie nam z tym bloczkiem tak sprawnie jak z Jumbo. Pozostałe inwestycje, które prowadziłem, zawsze budowałem z Itonga. Uważam, że to jest bardzo dobry materiał, ekologiczny. Nie napracuje się tak człowiek przy tej budowie. Nie ma tych odpadów, nie ma tego cięcia, że przecinamy jakiś tam bloczek z innego materiału i pół odpada, wyrzucamy. Więc tym cięciem też zawsze są pytania. Mówimy tak, niektóre firmy oczywiście wykonawcze posiadają piły taśmowe nasze, bądź inne piły taśmowe docinają sobie, nie ma problemu. Tutaj zdecydowaliście sobie zakupić piłę ręczną Alligatora z DeWalta. Pokażemy, jak łatwo i prosto można docinać też tego typu urządzeniem. Właśnie mam dzisiaj pogodę deszczową. Nawet jak jest deszcz, przy pustaku ceramicznym bardzo on nie nasiąga szybko, ale jak nasiąknie, jest bardzo długo mokry. A tutaj on nasiąka, jak tylko przyjdzie wiatr, już zaczyna wywiewać. My zawsze na szkoleniach powtarzamy cały czas, że jak już to tylko powierzchniowo i o ile powierzchniowo łatwo się napije, to potem wystarczy lekki przewiew materiału czy dobra pogoda i on się w sposób naturalny wysusza bardzo, bardzo szybko. Tak, potwierdzam, mamy prawie że listopad, tutaj wielokrotnie padał deszcz i te bloczki, jak się przychodziło na następny dzień, nawet po takiej mocnej ulewie, nie wiem, dwie godziny, godzina dobrej pogody, one były, były suche, nie? Ja zachęcam wszystkich do murowania i budowania obiektów z Jumbo, bo naprawdę to budowanie jest to jest taka sama przyjemność. Człowiek może jak klocki Lego. Jak klocki Lego. Zabawa. Taka zabawa w klocki Lego. No.
mając niedużo urządzeń, bo to jest tak, to jest ten dźwig, plus aligator, dwie poziomice i packę do nakładania tej zaprawy z firmy Xela, no można samemu praktycznie z żoną postawić dom, nie? Myśmy się zdecydowali na komplet materiałów z firmy Xela, bo oprócz tego, że mamy no, ściany z Jumbo, nadproża mamy też z firmy Xela, no i planujemy strop też z Itonga, nie? No i pewnie też potwierdzicie, że to jest system dla osób, które mają 20 lat i dla osób, które mają 60 lat, oczywiście. Tak? To naprawdę jest system dla każdego. No czyli podsumowując, ja życzę dużo właśnie klientów, dużo zadowolenia z naszych systemów, no i niech się mury pną do góry. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.